Witam wszystkich w kolejnym odcinku męki mojej, mam nadzieję, że nie waszej, w Dread Out. Wchodzimy do tego pokoju i zobaczymy, co nas tutaj spotka. I o dziwo, jest spokój? No takie cuda to ja nie wierzę. Kwiatek, pełno tych portretów. Lustra, ja już się naprawdę obawiam luster. Coś tu możemy... Możemy sobie... O, jasne. No i w tym momencie coś za nami wyskoczy, bo przecież jakby inaczej by mogło być. U góry, na dole. W prawo nie możemy się spojrzeć. Ahahahaha, siema. No zabij mnie już. Ni pani Maju. Fajnie, zostaliśmy wciągnięci na drugą stronę lustra. I? I okaże się, że to wszystko było snem. Obudziliśmy się przed szkołą. Jakieś notatki? Ja cię kręcę. Wreszcie. Wreszcie, wreszcie. Koniec. Tyle nerwów, ile ta gra mi przysporzyła, to chyba żadna inna gra mi nie przysporzyła. Na plus oczywiście klimat. Dźwięki, muzyka. Wszystko, cała ta otoczka zarąbista. Ale wykonanie. Ta wariująca kamera, chyba że to tylko u mnie tak wariowała.
Co jest bardzo prawdopodobne, zawsze mam pecha i coś musi się wysypać w jakiejś grze. Sama historia, no, sobie tutaj dużo powiedzieć, sztampowa. Grupka nastolatków, uczniów, traci się, gubi, nagle demony porywają, zabijają i tak dalej, i tak dalej. W to wszystko został wplątany folklor indonezyjski bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Co nadało temu wszystkiemu jakiegoś tam, powiedzmy, delikatnego smaczka. Ale nie, nie. Zawsze jak mam jakiś dodatek do gry, to zawsze staram się go przejść i nagrać jednocześnie. Nie ma mowy. Nie ma takiej mowy, żebym nagrywał dodatek, skoro podstawka jest tak skopana, tak pełna bezsensownych walk, na przykład jak ten duch w sali balowej. No po cholerę to było, po cholerę, tylko żeby chyba wypełnić czas, taka zapcha i dziura, bo ta końcówka to już po prostu była na zasadzie od punktu A do punktu B i tyle. Ale jedyna rzecz mnie zastanawia. Co by było, gdybyśmy zamiast uciec przez bramę weszli do szkoły? I mam nadzieję, że jak wczytam save'a, to znajdę się przed szkołą. A to mogę jakoś... Guys? Mogę. Hello? Hi? Johnny, help me out, will ya? I'm stuck here! Anybody? Linda? Sally? Anyone? A ten się zaciął w kiblu. Zobaczymy, gdzie ten save będzie. O ile w ogóle będzie można go wczytać, że nie skraszuje się tak jak wtedy. Wraz z ucieczką dostaliśmy osiągnięcie Wrong Turn, czyli zły zakręt, zła droga. No, jesteśmy właśnie przed szkołą. I teraz zobaczymy jedną rzecz. Gdzie to jest? Alternatywne zakończenie. Ho-ho!
najgorsze jest to, że walczymy w zupełnych ciemnościach. Zdołała nas. Ale już... Już mam taktykę. Dalej są, nie? Jest. Pytanie, czy ona przychodzi sama do nas, czy... Musimy się poruszać tutaj. Nawet zapomniałem włączyć nagrywanie. Już padłaś? Ja nie wierzę w takie cuda. Szanowna pani! A z tobą jak ja mam walczyć? Wyślesz do limo. Bardzo mi się to widzi. Dobra, pytanie teraz. Dzielaj, ty starucho jedna. Spadaj! Dobra, kolejny raz, limbo. Zaczynam wątpić w to, że to może się udać, ale mam jeden pomysł. Może to nie chodzi o to, co lata. Tak, zwycięski Berkor. Tak, od tej gry. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Widzicie? Właśnie o to. Dobra, tam mnie chwyciła i... Mogę tym później przypłacić... ...życie. Fuj! O, teraz to ja mogę z tobą walczyć. Nagle.
Ja bym jeszcze widział, kaś ty jest, tam jest to. Wow. Nie. Już dzielę brodę po kolana w robakach. Okej, i co teraz? Jakby znikła. Mogę to otworzyć? O! Nie no, ja będę tu stał i napierdzielał, bo ja tak się nie mogę ruszyć. Ale spod ziemi, spod wody wyskoczyły jakieś włosy. No to jak drzwi otwarte, to otwórz te drzwi. Czy to ma tak wyglądać? W ogóle w kamerze widać, że to jest jakieś pomieszczenie, a tutaj nagle o. Jak się zbliżę, to pewnie... Spotka mnie takie coś. Nie jest to zbyt ekscytujące.
Najlepsze jest to, że w tym momencie duch jest za nami. Aha, i zginęliśmy. Genialnie. Fajnie, że nagrywałem bez włączonego nagrania. No nie będzie to takie łatwe.